Przemysław Saleta, tuż przed walką, na dzień przed walką, powiedz, ciśnienie większe niż przy pierwszej konferencji w tej chwili? Nie, właściwie to nie ma w ogóle ciśnienia, ale być może dlatego, że tamtą walkę traktowałem osobiście, a to po prostu jest to pojedynek sportowy. Dość szczupło wyglądałeś na ważeniu. Powiedz, to jakiś specjalny tryb przygotowań pod tą walkę? Na pewno więcej miałem, się ruszałeś? Na pewno miałem więcej czasu, żeby trenować, bo sezon motocyklowy skończył się wcześniej. Także więcej ważę, jestem w lepszej formie, silniejszy. Też lepiej pilnowałem jedzenie. Waga rywala zbliżona do twojej zaskoczyła cię? Trochę tak, dlatego że znaczy, że nie trenował Marcin zbyt ciężko. Kondycji na pewno za dużo miał nie będzie. Jak myślisz, na co liczy? Na szybką akcję, tak jak wtedy, wejście myślę, i próbę? Liczy na furiacki atak i summa summarum jakieś przypadkowe mocne uderzenie. Ty znany jesteś z takiego spokojnego stylu boksowania. Ustawiasz sobie przeciwnika i kończysz to, powiedzmy, na przestrzeni albo punktowej, powiedzmy, albo na dystansie powiedzmy pełnym, albo ewentualnie ustawiasz go pod jakiś odstrzał. Tutaj trzy rundy i powiedz, jak typujesz tą walkę? Sądzę, że wygram przed czasem. Nie wiem, czy przez knockout, czy też Marcin zrezygnuje między rundami. Wolałbyś wygrać przez knockout, czy raczej przez zmęczenie przeciwnika? Nie ma to znaczenia. Chcesz go tak obić, żeby poczuł tą walkę, czy raczej podchodzisz tak zwyczajnie? Nie ma znaczenia, po prostu chcę tą walkę wygrać. Przemek, powiedz jeszcze pytanie, które zadaliśmy też Marcinowi Najmanowi. Ponoć jest to najwyższy budżet na pojedynczą walkę w Polsce w sportach walki. Czy to jest prawda, czy to jest wyższa garza niż w KSW? Nic o tym nie wiem, nie zaglądam ludziom do kieszeni. Jasne. Przemku, czego możemy Ci życzyć przed jutrzejszą walką? Właściwie to wszystko mam. Jasne. Ale można zawsze trzymać szybko. Serdecznie dziękujemy dla portalu Fight Sport Przemysław Saleta tuż przed walką z Marcinem Najmanem, który jest właśnie w tle i udziela kolejnych wywiadów. Okej. Okay.